przeprowadzaliśmy w tym roku konkurs na imprezy turystyczne, sportowe, biegowe. Wyłoniliśmy 17 projektów, dostały wsparcie, dofinansowanie i te miejsca zapraszają w sezonie turystycznym. Na planszach pokazujemy, które to będą miejsca, w jakich terminach. W maju zaprasza Załęczański Park Krajobrazowy, w maju też stajnia Wiki i wreszcie końcówka maja rajd na orientację Klub Sportowy Alaska, czyli rajd właścicieli i ich czworonogów. Całe wakacje wypełnione są ciekawymi wycieczkami, rajdy rowerowe, questing, spływy kajakowe. Zapraszamy w lipcu choćby nad Pilice. Questing to będzie w okolicach Pabianic. Mamy tam bardzo aktywną lokalną grupę działania Dolinę Grabi. To będą również wycieczki organizowane przez Parki Krajobrazowe, o tym za chwilę powie pan dyrektor. A ja może podkreślę jeszcze, że Łódzki Szlak Konny zaprasza. W tym roku to szlak turystyki aktywnej. To z jednej strony wycieczki konne organizowane przez stajnie, tych miejsc i ośrodków ciągle przybywa. Oferta bardzo bogata, oby tylko dopisywała pogoda. Prosimy śledzić nasze strony internetowe, sprawdzać zapowiedzi. Będziemy oczywiście wyprawiać się koleją w Łódzkie. Łódzkie czeka na turystów. Parki krajobrazowe mają dobrą infrastrukturę turystyczną. Tam jest cały system szlaków pieszych, rowerowych, szlak konny. Do tego mamy opracowania kartograficzne. Każdy zainteresowany może w siedzibie zespołu parków albo w naszych oddziałach terenowych otrzymać aktualną mapę turystyczną jednego z 7 parków krajobrazowych naszego województwa. Wczoraj oglądałem nasze wzgórza w Przedborskim Parku Krajobrazowym i taka ilość odcieni zieleni, jakie teraz możemy zobaczyć, jest zupełnie nieprawdopodobna. Na wzgórzach gdzieś kwitną wielkie bukiety, białe bukiety tarniny. Pod tymi drzewami gdzieś rozwijają się zawilce. One już kończą kwitnienie, ale zaraz będą fiołki. Gdzieś tam na murawach kwitną piękne pierwiostki lekarskie. Barwy zmieniają się każdego dnia, zachęcając do tego, aby no nie tylko obserwować to i zdobywać wrażenia estetyczne, ale też uczyć się o tym, jak bogata jest nasza przyroda. Tych wydarzeń, które organizujemy w tym roku, jest bardzo wiele. Na stronie internetowej Parków Krajobrazowych www.parkilockie.pl jest kalendarium, w którym mamy blisko 70 różnych wydarzeń edukacyjnych i turystycznych. Niektóre no, są już w najbliższych dniach, niektóre już nawet za nami. Chciałbym bardzo zaprosić na wydarzenia, które będą w ramach takiego tygodnia Parków Krajobrazowych, który no, organizujemy między 16 a 22 maja. To jest 15 maja, to jest polskie piękne święto niezapominajki, które ma przypominać o naszej pięknej przyrodzie. 22 maja to jest Światowy Dzień Bioróżnorodności, której ochronie służą parki krajobrazowe i w ramach tego przygotowaliśmy kilka wydarzeń. Między innymi takie dość egzotyczne jak Noc Świetlików w Parku Krajobrazowym Międzyrzecza, Warty i Widawki, w czasie której to nocy będziemy próbowali pokazać, jak bogata jest fauna owadów, które żyją w nocy i których świadomości często istnienia prawie nie mamy. Ale też kilka dni wcześniej, 10 maja, organizowany od wielu lat rajd konwali w Bolimowskim Parku Krajobrazowym. Konwalia jest symbolem tego parku i widok tych całych połaci kwitnących konwali jest rzeczywiście zjawiskiem zupełnie niezwykłym. Na 7 parków krajobrazowych, w 6 parkach można pływać kajakami. To są odcinki naszych rzek o niezwykłej urodzie. Rzek, które no, nie zostały przekształcone, których brzegi są naturalne, których możemy zupełnie inny krajobraz dostrzegać, płynąc właśnie tymi rzekami kajakiem. Jest bardzo wiele wypożyczalni kajaków i można sobie
dowolny jedno-, dwu-, trzydniowy spływ albo odcinkiem Pilicy od nas, od Przedborza aż do Spały, a nawet niżej do Poświętnego, albo Wartą od Działoszyna do Sieradza. To są tereny chronione, opowiadam, szczególnej urodzie i niezwykłych zjawiskach, które możemy nad rzekami płynącymi przez lasy, przez naturalne łąki, często z pięknymi lasami łęgowymi obserwować.